Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy dzisiaj kolejny temat, mianowicie Dzień Pojednania. Serdecznie zapraszam wszystkich. Tak, dzisiaj wraz ze mną w studium biorą udział Waldemar, Zdzisław, Janusz i prowadzący Mieczysław. Naszym zwyczajem jest jak zawsze krótka modlitwa i z racji tej, że właśnie mamy tak ważny temat do rozważania, bardzo proszę o modlitwę Janusza. Dobry Boże, chcemy Ciebie prosić o błogosławieństwo i obecność wśród nas, kiedy będziemy studiowali ten tak istotny temat. Pozwól Panie, abyśmy go zrozumieli, abyśmy go umieli we właściwy sposób zastosować w naszym życiu, abyśmy umieli z tego wyciągnąć wnioski i abyśmy tymi wnioskami mogli sami być ubogaceni, a również z innymi się dzielić, aby to pojednanie mogło przestać dla nas być teorią, ale stać się rzeczywistością. Zapraszamy Ciebie, Panie, pośród nas. Amen. 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 Dzień pojednania. Zauważyłem, czytając trzecią Księgę Mojżesza, 23 rozdział, że tych świąt w Izraelu było 7 głównych. I gdy tak przelecimy wszystkie święta, począwszy od Paschy do ostatniego święta, czyli do święta szałasów albo święta kuczek, to Dzień Pojednania jest przed świętem kuczek. Bardzo blisko zresztą dnia kuczek czy dnia szałasów. Pismo Święte mówi, że Dzień Pojednania miał miejsce 10 Tiszry. Tiszry, czyli siódmy miesiąc w kalendarzu liturgicznym albo kalendarzu świątynnym Izraela. Dlaczego zatem jest tak wielki w Piśmie Świętym nacisk położony na Dzień Pojednania? Ten dzień nosił też drugą nazwę, Dzień Sądu. A niegdyś polscy Żydzi mówili sądny dzień. To był dzień, w którym oczyszczano całego Izraela i całą świątynię z grzechu. Finalizowało to, wprawdzie nie finalizowało roku liturgicznego, ale tą dramatyczną część, bo później tylko w święcie szałasów cieszyli się z pojednania Bożego, prawda? Ale dzień sądny to był taki szczególny, gdzie poszczono, gdzie przeżywano go w wielkim skupieniu. Proszę bardzo. No mi taka nasuwa się jakby analogia, że widocznie Żydzi musieli być ludźmi dosyć grzesznymi, skoro Dzień Pojednania był dla nich taki ważny. Bo gdyby byli świętymi ludźmi, to Dzień Pojednania by nie miał dla nich znaczenia, no bo za co by się mieli jednać. A skoro byli grzesznymi ludźmi ułomnymi, czyli pewnie takimi jak my, to dlatego był ważny. No bo mieli się z czego pojednywać. Tak, tutaj w studium naszym jest taki bardzo, bardzo istotny tekst. On jest zapisany w Księdze Micheasza, 7 rozdział, 18, 19 wiersz. I tutaj możemy ten tekst przeczytać. Bardzo istotny w materiałach pewnych takich, które są. Ten tekst mówi na temat przebaczania winy. Prawda? Janusz, masz ten tekst Michała? Który wiersz? 18, 19. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztę swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Tak. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz naszą winę?
Zastanawiałem się nad tym przebaczeniem. Co to jest? Czy to jest no, takie, powiedzmy, gdy grzesznik przyjdzie, prawda, do Boga albo nawet do drugiego człowieka, no to ukorzy się, wyzna grzech swój, no i Pan Bóg oczywiście mu przebaczy. No ale czy z tym grzechem to rzeczywiście tak wygląda? Bo jak czytamy tekst na przykład w języku hebrajskim, to okazuje się, że to przebaczenie wygląda w taki sposób, że ktoś przejmuje ten grzech na siebie i niesie go dalej, uwalnia grzesznika, ale przejmuje ten grzech na siebie. To jest bardzo, bardzo ciekawa tutaj procedura i to jest taka wielka ulga dla grzesznika, że nie musi żyć z grzechem. Myślę, że dzisiejszy temat bardzo dokładnie przedstawia nam albo zmusza nas do takiej refleksji, że grzech nie jest czymś wirtualnym, czymś, co gdzieś powstaje. Potem proszę Pana Boga o przebaczenie, rozmawiam z moim winowajcą i on mi odpuszcza i nagle znika i nie ma. Przeciwnie, okazuje się, że grzech jest czymś tak bardzo rzeczywistym, że nie znika na takie sobie słowo. Kiedy przychodzi grzesznik do świątyni i tam na dziedzińcu zażyna baranka za swoje grzechy, to on odchodzi rzeczywiście jak gdyby uwolniony od pewnej odpowiedzialności. Niemniej to nie jest koniec dziejów grzechu. Grzech stamtąd jest rzeczywiście przenoszony. I co się właściwie w tym momencie dzieje? Grzech jest odpuszczony winowajcy, ale nie ma jeszcze pojednania z Bogiem, ponieważ w pojednaniu Bogiem ktoś musi pośredniczyć. No przecież nie to zwierzę, prawda? To, że grzech złożony jest symbolicznie na zwierzę, nie oznacza, że ono dokonuje przebłagania. To musi się dopiero dokonać i teraz właśnie o tym mniej więcej mówimy. Tak, mówiliśmy tydzień temu, w poprzedniej lekcji, na temat pojednania i ofiary oczyszczenia. I wskazywaliśmy też na to, że ta ofiara oczyszczenia jakby ma udział swój w każdym momencie, kiedy grzesznik z tej ofiary skorzysta. Natomiast tutaj jest ofiara doroczna. Jaka to jest różnica? Tu ofiara i tam ofiara. Myślę, że jeżeli mówimy o ofiarach tych fizycznych w postaci baranków, to jedna i druga ofiara to jest symbol. Musimy coś pamiętać, że grzech miał cenę, ale to nie była cena w barana. Za cenę barana to by było bardzo tanio. Grzech wymagał śmierci grzesznika. Jeżeli nie grzesznika, to musiał ktoś umrzeć tak znakomity, tak wspaniały, który się nie równał z żadną wartością na ziemi możliwą do osiągnięcia. A więc te wszystkie ofiary, jakie przynosili grzesznicy codziennie czy co miesiąc, czy obojętnie kiedy, były symbolami. I teraz, jeżeli jest dzień pojednania, szczególny dzień, czy dzień sądny, jak go nazwiemy, są szczególne ofiary składane, to nie myślmy, że to są ofiary, które są faktycznymi likwidatorami grzechu. To są dalej symbole. Ale nie jest symboliczny grzech. Grzech wcale nie jest symboliczny, jest rzeczywistością. Tak. Być może, że świątynia sama w sobie jest symboliczna, jest na wzór. Niemniej czytamy w innym miejscu, że wszystkie grzechy są zapisane w niebie. Są księgi pamiątkowe i czyny. Wszystkie są odnotowane i one nie znikną. To, że są odpuszczone grzesznikowi w danym momencie, nie oznacza, że one zniknęły. Nie, one są i to się nazywa zanieczyszczeniem świątyni. Świątynia jest skażona grzechem, który tam nadal pozostaje do momentu rozwiązania problemu samego grzechu. Czyli ofiara na przykład codzienna, czy ustawiczna, czy nawet ofiara za grzech, z którą przychodził grzesznik, kładł swoje dłonie na głowę baranka, wyznawał te grzechy, następnie zabijał, tak, tego baranka. Krew była przelewana. Poprzez te ofiary, tak,
krew była przenoszona na świątynię. Krew, a z nią tak? Grzech. Nawet wcześniej tak. Na kapłana. Z krwią, tak? Oczywiście, że wcześniej tak. Na kapłana, kapłan na świątynię. I zostawał ten grzech w świątyni. A w dorocznej ofierze mamy oczyszczenie świątyni, prawda? I taka jest różnica. Powiedzmy, ofiarami ustawicznymi, czy tam codziennymi za grzech i tak dalej, a ofiarą doroczną, prawda? O której mówimy teraz. Myślę, że tu się nasuwa analogia. Skoro codzienna ofiara była symbolem wyznania ofiary i wyznania grzechu przez grzesznika, to ta ofiara coroczna w dniu pojednania też musi być symbolem czegoś znakomitszego, czegoś większego. I trzeba sobie teraz powiedzieć, czego symbolem. W Piśmie Świętym na to znajdziemy odpowiedź przecież. To jest symbol ostatecznego rozwiązania problemu grzechu. Ostatecznego rozwiązania problemu grzechu, który się odbywa w świątyni niebieskiej tylko, przez doskonałą ofiarę. Ofiarę, na którą wskazywał kozioł dla Pana, czyli na Jezusa Chrystusa, który i tam swoją krwią przychodzi i mówi, ja likwiduję te wszystkie grzechy. Można by było się zagubić w wielości tych ofiar, ale wszelkie ofiary krwawe, a nieraz nawet bezkrwawe bardzo biednych ludzi, wskazywały na śmierć Jezusa Chrystusa. I On poniósł grzechy wszystkich osób. Ale gdziekolwiek jest rozsądzana jakaś sprawa, to są obserwatorzy, są ludzie, są istoty rozumne, które oceniają, na ile sprawiedliwe są wyroki tego sądu. I czy on uniewinnia, czy on skazuje, to jest dyskutowane wszystko, prawda? I wszelkie odpuszczone grzechy grzesznikom, one oczyszczały winowajcę, ale jak gdyby reputacja świątyni, czyli miejsca przebywania Boga i reputacja Boga znalazła się pod znakiem zapytania. I dzień sądny to jest ten dzień, który oczyszcza świątynię, miejsce przebywania Boga i samego Boga z pewnych niedomówień, które się dzieją. I jeszcze zwróciłbym uwagę na jedno, że ten kozioł dla Pana, to on przyprowadzono go i na niego nie wyznawano żadne grzechy. Co podkreślano ten element ofiary Jezusa Chrystusa, że on był jaki? Bezgrzeszny. I on zmywał te wszystkie grzechy całego roku, prawda? Tak. Dobrze. Mówimy o ofiarach, o świątyni, o przelanej krwi, o grzesznikach, którzy tam przychodzili. Ale wspomnijmy też o roli kapłana. W tym dniu pojednania, czy w dniu sądnym, jaka ona była, ta rola? Bo wyobrażam sobie, że na kapłanie ciążyła ogromna odpowiedzialność. To tak jak dzisiaj na wszystkich reprezentantach, powiedzmy, Bożego Słowa, Bożej woli, którzy nauczają, którzy podejmują pewne decyzje, ciąży pewna odpowiedzialność. I wyobrażam tutaj sobie kapłana, jak on w tej roli mógł się czuć w tym momencie, bo przecież no, spełniał tą rolę i w zasadzie, no, jaką rolę? No, był człowiekiem, tak, ale co jeszcze? No? Rola kapłana w tym dniu, najwyższego kapłana, trzeba sobie powiedzieć, bo to najwyższy kapłan był wtedy, w tym jeden raz w roku miał przywilej albo prawo, obowiązek, nie wiem jak to nazwać, chyba przywilej, raz tą krwią wejść do miejsca najświętszego, gdzie cały rok nikt nie miał prawa wstępu. Tam tylko modlitwy, czyli kadzidło przez szczelinę nad zasłoną się przedostawało. I tylko raz do roku mógł tam wejść. To było miejsce, gdzie objawiała się chwała Boża. Miejsce takie, wiemy, były różne przypadki z historii, kiedy
ludzie niewłaściwy sposób się obchodzili z Arką Przymierza, ginęli. On wchodził w to miejsce, gdzie ta chwała Boża była jakby odczuwalna bezpośrednio. To była wielka odpowiedzialność i myślę, że też wielki strach, czy ludzie, którzy czekali przed świątynią, z wielką ulgą oddychali, kiedy widzieli z powrotem tego kapłana. Tak, tutaj proszę. No i właśnie za zasłoną znajdowała się skrzynia przymierza i w niej dekalog. I kapłan, który tam wchodził i krwią kropił, tym gestem wskazywał, że wszystkie żądania zakonu zostały spełnione przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Że On obmywa wszystko. I tam była też taki element ubłagalnia między tą szekiną, która się pojawiała, a przykazaniami Bożymi, które były w Arce. Ta ubłagalnia też reprezentowała w jakiś sposób łaskę Bożą uosobioną w Jezusie Chrystusie. I kropienie tą krwią pokazywało, że wszystkie żądania, wszystkie wymagania sprawiedliwości Bożej zostają spełnione. Wszystko jest oczyszczone. Czyli byśmy odnieśli to w ten sposób, że będzie sąd ostateczny, gdzie będą rozpatrywane moje i Twoje sprawy i nas to jak gdyby najbardziej interesuje. Ale też niebian interesuje to, czy reputacja Boża nie ucierpiała w tym. Czy Pan Bóg tak załatwił swoje sprawę grzechu, że wszyscy mogą powiedzieć tak, sprawiedliwości się stało zadość. Bo dlaczego Jezus Chrystus umarł? Na jakiej zasadzie? Na jak On miał prawo za mnie umrzeć? Na zasadzie prawa miłości. On mnie ukochał. Tak jak ojciec może zapłacić za dług swojego syna i wszyscy mówią tak, to tak może być. I tylko tak, tylko ojciec zdoła coś takiego zrobić. Tak samo nasz Stworzyciel, Jezus Chrystus, wyrzekł się chwały, wyrzekł się tronu, wyrzekł się wspaniałości niebiańskiej, wyrzekł się życia niebiańskiego. Wszystko zrezygnował. Wszystkiego zrezygnował. I rodzi się jako maleńkie dziecko, a z martwych wstaje jako Adam bezgrzeszny. Więc Pan Bóg autentycznie złożył ofiarę. Świadomość, która była w Jezusie Chrystusie, była wieczna. I tylko ona przeszła do drugiego życia. A wszystko inne złożył w ofierze za nas. Tak, mówiąc o tym, o czym wspomnieliście tutaj, powiedzmy w jakiejś konfiguracji, najwyższy kapłan, Chrystus, Bóg Ojciec, bo to jest cały ciąg zdarzeń przecież, które Pan Bóg zaplanował. No i teraz, gdy mówimy o kapłanie, o jego roli wtedy, w tym dniu sądnym, no to w zasadzie on niejako był takim pośrednikiem, prawda, między Bogiem a tymi ludźmi, którzy przecież tam byli. Ale kontynuując i drążąc dalej ten temat, to ciekawa rzecz przecież jest, że nie było tak, że złożymy, powiedzmy, ofiarę za lud, a kapłan jest jak był czysty, tak jest czysty, nie musi składać za siebie ofiary. No nie. Właśnie. Również przed tym kozłem dla Pana i dla Azazela wcześniej musiało być odczyszczenie się tego kapłana, który będzie sprawował tę liturgię arcykapłana pośrednika, bo jeszcze w tym momencie nie jest. To znaczy jest niejako, ale nie do końca, bo on jest tym, który przez cały rok nosi grzechy, zanieczyszcza świątynię. Ten dzień ma się obmyć specjalnie, włożyć specjalne szaty lniane i wtedy, kiedy już jest czysty, czyli jest bez winy, dokonuje się akt sądu. I do tego są tego aktu sądu są dwa kozły, które właśnie rozstrzygają o reszcie spraw. Także wcześniej rzeczywiście i to też obserwuje lud, który jest zgromadzony na dziedzińcu, prawda, wie co się dzieje i to wskazuje na to, jak powinno to wszystko przebiegać, jak będzie przebiegać w rzeczywistości.
bo wszystko się skupia w Jezusie Chrystusie. Tutaj jest, te akordy rozłożone są, planu zbawienia na poszczególne i na zwierzęta, i na kapłana, ale przecież ten kapłan w pewnym momencie szczególnie reprezentuje Jezusa Chrystusa. Gdy on składa tą ofiarę, to on jest czysty i on w tym momencie, on wyobraża Jezusa Chrystusa w doskonały sposób, jako pośrednika. Bo Pan Jezus Chrystus był bezgrzeszny, prawda? I on później na ziemi, tutaj na Golgocie, jest ofiarą, ale przechodząc do nieba, usługuje swoją ofiarą, swoją krwią przelaną w niebie jako arcykapłan. W przeciwieństwie do Hebrajczyków wyraźnie jest nazwany Jezus Chrystus arcykapłanem. A słowo kapłan w swoim rdzeniu ma taką myśl. Ten, który buduje most. I Chrystus zbudował most pojednania między Bogiem Ojcem a nami właśnie przez swoją ofiarę. I kapłan w tym dniu pojednania również arcykapłan symbolizował Jezusa Chrystusa. On się przecież wtedy zdejmował zdobne szaty, uzbierał się w tą tunikę taką zwyczajną, lnianą, co też było symbolem tego, że Chrystus zostawia przepiękno, piękno nieba i w prościutkim stroju człowieczym rodzi się na tej ziemi i zaczyna tutaj tą swoją służbę. Także ta symbolika jest w tych szczegółach tak bardzo właśnie, ona wyświetla rolę Jezusa Chrystusa w planie zbawienia. Tak, tutaj gdy analizujemy jeszcze kwestię kapłana, to dlaczego właśnie o tym cały czas wspominam? Bo ona się całkowicie łączy, jeśli on reprezentuje Chrystusa, to łączy się całkowicie z dziełem Bożym, które tam jest wykonywane w tym dniu, w tej świątyni za ten lud, prawda? I ciekawa rzecz, że właśnie akurat w dniu sądnym kapłan tylko raz w roku zakładał inne szaty niż normalnie każdego dnia, bo miał cztery szaty, które na siebie przywdziewał, koloru jasnego, białego, co świadczyło o jego przygotowaniu do tej służby, którą miał wykonać na rzecz zbawienia, pośredniczej służby na rzecz zbawienia ludzi. A więc to silne sprzężenie musiało tam być między Bogiem a nim. Stąd nazwany też jest takim pośrednikiem, prawda, tego Bożego dzieła. A to silne sprzężenie no, musi wynikać z jakiejś takiej niesamowitej powagi, bo przecież tylko z Bogiem można wykonać coś, co jest pańskie. Bez Niego nie da się nic uczynić. I kapłan musiał być świadomy tej rzeczy, skoro był kapłanem najwyższym i podejmował się tak odpowiedzialnej funkcji. Zresztą był wyznaczony przez Boga. Także i otrzymywał od Boga siłę, moc, prawda, do tego, żeby temu wszystkiemu sprostać. Przypomnijmy jeszcze o jednej roli, jaką spełnia kapłan w ciągu całego roku, że obowiązkiem kapłana było spożywać mięso ofiarowanych zwierząt. W ten sposób kapłan stawał się nosicielem grzechów swojego ludu. Pan Jezus również poniósł grzechy ludzkości na sobie. I popatrzmy, że my dzisiaj nie zażynamy baranków, kiedy spowiadamy się z grzechów, tylko składamy bezpośrednio już grzechy do Pana Jezusa. Czyli mamy bardzo wirtualny taki kierunek naszego stosunku do Boga poprzez Pana Jezusa. Więc my prosimy Boga Ojca o odpuszczenie grzechów, o przebaczenie nam, ale powołujemy się na Pana Jezusa, prawda? Czyli jakby na zapas. Czyli pełni jakby Pan Jezus w tej chwili i tę jeszcze rolę, prawda? Aż do tego ostatniego momentu, w którym nastąpi sąd ostateczny. My jako adwentyści wierzymy, że sąd przedadwentowy już się rozpoczął. Że żyjemy u kresu dziejów. I wierzymy, że to, co tutaj w 16 rozdziale 3 Mojżeszowej jest tak pięknie przedstawione, to oznacza, że my będziemy pojednani z Bogiem, że tron Boży, reputacja Boża zostanie uznana jako nienaruszalna, że On wykonał wszystko sprawiedliwie, uczciwie i miłosierdzie Jego i sprawiedliwość nie poniosły uszczerbku. I czytamy taki tekst 20, kiedy już ukończy się obrzęd przebłagania nad miejscem świętym.
namiotem spotkanie ołtarzem, każe przyprowadzić kosz zła żywego. I wierzymy, że nadejdzie taki moment, gdy na szatana zostanie złożona wina za cały bunt i on będzie się przez 1000 lat błąkał po tej ziemi i w końcu zostanie przez Boga unicestwiony i zakończy się historia grzechu. Więc ten dzień sądny, w cudzysłowie dzień, on dość długo trwa. To są wszystkie zdarzenia związane z finalizacją planu zbawienia. Tak. W takim razie, jeśli kapłan spełniał tak ważną rolę, a więc wniósł krew cielca za siebie do świątyni, czyli przebłagał Boga, prawda, za siebie. Następnie było to losowanie, prawda, tych kozłów. Jeden los padał dla Pana, więc ten kozioł też został zabity. Krew jego została wniesiona już nie do miejsc, nie na ołtarz, nie na rogi ołtarza na dziedzińcu, ale wniesiona została do miejsca najświętszego. Ale zanim została wniesiona do miejsca najświętszego, to wcześniej, gdy za siebie przebłaganie zaniósł, to też tam na ołtarzu kadzidlanym wniósł kadzidło, żeby wytworzyła się, powiedzmy, taka kadzidlana atmosfera przysłaniająca właśnie tą chwałę Bożą, tak, tą szekinę. I wtedy kapłan mógł wejść, prawda, do miejsca najświętszego i tam wykonywał bardzo ważne czynności. Prawda? Jakie to były czynności? Na co wskazywały też? Potem weźmie, 14 wiersz. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Tak. Wskazującym palcem, tak. Dotykał krwi, powiedzmy, i kropił, nie? Jakby tak w sensie takiego uderzenia bicza, prawda? Jak czytamy dokładnie te teksty tutaj, i od 14 właśnie do 15, to odczytamy, że raz kropił ku górze, a 7 razy na dół. Ktoś kiedyś opisując tą kwestię, nie wiem czy poprawnie, czy nie, trudno tu gdybać jest, ale wyrażał to w ten sposób, że jeśli kapłan tak właśnie robił, to znaczy, że czynił znak krzyża. Ale nie wiem, czy tam się można byłoby doszukać w tym momencie tego. Niektórzy badacze tak uzasadniają tą kwestię, że on to robił. Nie wiem, czy prawdą to jest, czy nie. Wiemy na podstawie Nowego Testamentu, że Chrystus jednak zmarł na krzyżu. No, można dzisiaj, powiedzmy, deliberować i powiedzmy, snuć pewne myśli takie czy inne, ale rola kapłana w tym momencie w zaniesieniu tej krwi była istotna i ważna. Z tym, że tak, jak mówimy teraz, kozioł dla Pana i krew wniesiona do miejsca najświętszego. Kozioł dla Azazela pozostawał cały czas, tak, na dziedzińcu i czekał. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, żebyśmy mogli sobie porozmawiać w tej kwestii teraz. No dobrze, kapłan to wszystko czyni. Na co z ludem? Lud jest tam obecny, tak? Bo przecież to doroczne święto, tak? No i teraz tak. Do kiedy, do jakiego momentu ważne jest to, że kapłan tam jest i wszystko jest w porządku? A do jakiego nie? No może warto wspomnieć o tym, że to był szczególny dzień i były święta radosne w Izraelu, ale były też święta bardzo dramatyczne. I to święto było właśnie takie dramatyczne. Czy wszystkie grzechy społeczność wyznała? Czy kapłan spełnił wszystkie święte procedury. Następnie, czy Bóg przyjął tą służbę pojednawczą? I wtedy był taki właśnie moment wyczekiwania, a gdy kończyła się ta zasadnicza służba, arcykapłan ubierał znowu swoje szaty, te piękne kapłańskie z dzwoneczkami,
rozlegał się ten dźwięk i to oznaczało, że to pojednanie zostało dokonane, Bóg je przyjął, no i wtedy była ulga, wtedy była wielka radość. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną kwestię, która może jest tylko moją dywagacją, ale jest to wrażenie, które tak bardzo mnie mocno trzyma i nie pozwala mi zejść jak gdyby z tego tłumaczenia. Otóż dla mnie cały czas grzechy znajdujące się aż do momentu, kiedy kapłan przychodzi, kropi tam nad tą błagalnią, to jest corpus delicti. Jeżeli jest sąd, jest sprawa, to są dowody rzeczowe. I tak naprawdę wojna jest między kim? Między Panem Jezusem a Lucyferem, szatanem. Jest oskarżany Bóg. Popatrzcie, przychodzi i kropi nad błaganią, czyli tam, gdzie jest Bóg, przed Bogiem, przed majestatem jakby prawie Bożym, prawda? Gdzie jest prawo również, domagające się krwi za grzech. I ten grzech, grzech ogólnie ludu, ale także ten, który niby miał oskarżać kapłana, ale kapłan już tam wchodzi, jest, okazuje się niewinny. Kapłan jest żywy, bo gdyby był winny, by umarł. Pan Jezus by umarł, by był winny jakiegokolwiek grzechu. Pan Jezus staje z dowodami rzeczowymi i z tym, że On jest niewinny, ale wziął na siebie tą krwawą ofiarę. Przedstawia siebie, który zapłacił za wszystkie winy i grzechy, prawda? I On przedkłada swoją ofiarę niewinną do Pana Boga. To jest bardzo dla mnie taki przejrzysty, piękny obraz tego, co się dzieje. To jest właśnie ten sąd ostateczny. I teraz zapada wyrok Boży, prawda? A więc kto jest winien? Oczywiście, że jest Azazel winny. A więc na tego kozła, na Azazela zostaje wszystko złożone. Tak, a gdyby to święto przenieść, prawda? A oczywiście można to uczynić. Starożytne, dawne święto, Dzień Sądny, można dzisiaj porównać z tym, co dzieje się w niebiańskiej świątyni, prawda? I z funkcją arcykapłańską Chrystusa, prawda? Pytanie moje skierowane, a co z tymi ludźmi, którzy tam stali? Oni cały czas mieli jeszcze czas, prawda? Na co? No, na miłosierdzie Boże, na wyznanie grzechów. Póki kapłan był gdzie? W świątyni, prawda? Bo przenosząc to starożytne święto i tą czynność kapłana ze świątyni starożytnej izraelskiej do czynności obecnej arcykapłana w niebie, to jest ta sama zasada. Dzisiaj, kiedy my rozmawiamy z Bogiem o naszych sprawach, problemach, no w upadkach ludzie z Bogiem powinni rozmawiać, no to też tak długo mają szansę, okazję pojednania, dopóki ten arcykapłan jest w świątyni niebiańskiej, prawda? I to lud musiał wiedzieć. Tak, bo oni mieli przyjąć pozycję pokory, mają się ukorzyć, prawda? Więc oni przebywali w pozycji ukorzenia się przez cały ten czas. Mieli się ukorzyć. To mi przypomina historię z Izajaszem, który w widzeniu staje przed tronem i stwierdza nagle, że co? Że trudny jest, prawda? On jest prorokiem, ale tak naprawdę wymaga przebaczenia. To, że oni mieli odpuszczone grzechy, nie zwalniało ich z pokory pewnej. Tam arcykapłan się wstawiał za nimi, ale przecież oni byli w pokornej takiej postawie, czekając, kiedy arcykapłan wyjdzie w końcu, prawda, i rozprawi się ostatecznie z grzechem. To samo pokazuje Izajasz, prawda, ten moment i czeka na to, że Bóg dokonał usprawiedliwienia poprzez właśnie ogień. Zwróćmy uwagę, prawda, ten węgielek, który przykłada mu do ust, prawda, więc też odniesie później swoje symboliczne znaczenie. Tak, ale tu wspominając tego Izajasza, gdy ująłeś tę kwestię, to jest to rzecz, która już w zasadzie jest wszystko załatwione, nie? Tak. Bo tam mamy Azazela, gdy on wychodził z tej, prawda, z tego miejsca najświętszego, prawda, i pomazywał tam te wszystkie miejsca i ołtarz całopalenia, tak? No to on wychodził potem i co robił? Wkładał swoje ręce na głowę kozła dla Azazela. Prawda, jakby wszystkie grzechy narodu izraelskiego przekazywał na tego kozła, który no, reprezentował właśnie tego złego ducha, powiedzmy, no, pustyni czy złego ducha w ogóle. Ale jeszcze raz podkreślmy tą myśl, że gdy już
zbawienie się dokonało, przebłaganie się dokonało, zostało przyjęte przez Pana Boga. To jednak w czasie, teraz przejdźmy znowu do sądu ostatecznego, to jednak w czasie sądu ostatecznego całe niebo, Bóg, sędziowie uznają, że szatan jest początkiem wszelkiego zła, że nie było błędu w systemie Bożym. To jest bardzo trudne do wyjaśnienia, jak w bezgrzesznym świecie nastąpiło zło. I w czasie sądu ostatecznego zapadnie ta decyzja. Bóg nie zawinił. To miłość Lucyfera przeszła w miłość własną, w egoizm i to poszło. Już właśnie dokonał się właśnie ten grzech. Ale ostatecznie ginie grzech, giną grzechy nas wszystkich. Ginie szatan, ginie epoka grzesznego świata i zaczyna się nowe niebo i nowa ziemia. A w Izraelu to był nowy rok liturgiczny, kalendarzowy, który się zaczynał czym? Kuczkami. Radością, że jesteśmy z Bogiem pojednani. Tak. No, jest to ważna refleksja na dzisiaj. W życiu naszym mamy różne zdarzenia. W ogóle ludzkość jest pod pręgierzem różnych zdarzeń i one codziennie występują. I tutaj też dobrze jest sięgnąć na przykład do tego, co Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Prawda? O tym słudze tam. O tym, który był winien 10 talentów, 10 tysięcy talentów i o tym, który był winien 100 denarów. Jaka różnica jest pomiędzy 10 tysiącami talentów, a 100 denarami, prawda? To możemy powiedzieć tak, Bóg nie 10 tysięcy talentów położył po to, żeby nam z nas zdjąć swój grzech, prawda? A czy my możemy położyć 100 denarów, może trochę więcej, żeby wybaczyć bliźniemu swojemu albo prosić o wybaczenie kogoś, prawda? No bo dzień sądny zakładał tą rzecz w końcu, prawda? Że kapłan zarówno, jak i naród izraelski będą oczyszczeni z tych grzechów, będą uwolnieni. I wtedy to się dzieje, co mówiłeś właśnie tutaj u Izajasza, gdzie Izajasz na początku mówi, biada mi, bo zginąłem, a na koniec mówi, Panie, poślij mnie. Popatrzmy, jakie jest przeistoczenie, prawda? Tu jest ten najwspanialszy moment, który przekształca ludzki charakter, ludzką osobowość. Otóż, kiedy poznajemy, jak dobry był Bóg dla nas, co zrobił z nami, to powstaje niesamowita wdzięczność. W Izajaszu to widać wyraźnie, że to wdzięczność niesamowita, że go uwalnia, oczyszcza, prawda? I to samo powinno się dziać z nami. I jego deklaracja od razu oczywiście, no to poślij mnie, prawda? To samo powinno być z nami. To zrób, pozwól nam służyć sobie, prawda? Jesteśmy gotowi do służby Tobie, Boże, bo Ty uczyniłeś nas wolnymi ludźmi, tymi, którzy mają wieczne życie przed sobą. No to jest tak wielka sprawa, że... Tak, ja myślę, że Dzień Pojednania jest wielkim dniem. No, dzisiaj dla nas pozostaje jedynie nauką historii starożytnej z życia narodu izraelskiego, ale przecież to się przekłada na czas współczesnej służby Jezusa Chrystusa jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni. No i tak jak naród izraelski uczony był świadomości tej i odpowiedzialności za swoje czyny, no tak dzisiaj każdy obywatel, każdy człowiek powinien też o tym pamiętać. Prawda? Dlatego temat stosunkowo rzeczywiście nie został przez nas może wyczerpany, ale mam nadzieję, że przestudiowaliśmy te kwestie, które były najważniejsze nie tylko dla słuchaczy, ale również w kontekście naszej tutaj dyskusji. Dziękuję Wam za wspólną rozmowę. Jak zwykle zakończymy za chwilę modlitwą nasze studium, a Państwa serdecznie zapraszam za tydzień na kolejny temat ze Słowa Bożego.
Nasz dobry Panie i Boże Wszechmogący, przede wszystkim dziękujemy Ci za możliwość studiowania Twojego Słowa, poznawania prawdy. Ukazałeś nam przepięknie w świątyni tutaj na ziemi, jak będzie przebiegał proces rozprawienia się z grzechem, a przede wszystkim pojednania z Tobą. Jesteśmy Tobie wdzięczni za taką możliwość i spraw, abyśmy pojęli dobrze tę naukę i stali się innymi ludźmi, nowymi ludźmi, gotowymi służyć Tobie i być z Tobą w wieczności na przyszłość. Tak nam to pomóż, Boże, w imię Jezusa Chrystusa prosimy i dziękujemy. Amen. Amen.